Wiemy, że pojawiły się te informacje o tej grupie bankietowej, ale to wiadomo, że grupa bankietowa zawsze w tych najlepszych klubach była i w Legii też była. Tylko że jak były zwycięstwa, to nikt o tym nie mówił. Nagle wychodzi oczywiście przeciek, moim zdaniem kontrolowany, kiedy coś nie idzie, to nagle, że jest grupa bankietowa. Ale to pytanie właśnie o to, czy wy w ogóle macie czas na to, aby weryfikować piłkarza także pod kątem tego, jak on się prowadzi, jak sprawy rodzinne, czy nadużywa, czy clubbing, czy inne rzeczy, czy nie jesteście w stanie jeszcze na tym naszym polskim poletku tak dobrze jakby prześwietlić zawodnika, którego ściągacie do klubu? Wiadomo, że można popełnić błąd, natomiast to jest obowiązek, bo tak samo rozmowa z trenerem mentalnym, tak? Bo Paweł Frelik jest jeszcze Paweł Frelik przecież też rozmawia z zawodnikami. Media społecznościowe dużo powiedzą o zawodniku, tak? Jeżeli możesz teraz naprawdę. A zawodnicy są tacy też, że niekiedy na tym się wykładają, tak? Bo oni nie kontrolują tego do końca. Czasem młodzi popełniają błędy, tak? Tak jak Nikola, powiedzmy, tak? Popełni gdzieś tam błąd. Mówimy o Zalewskim. Tak, natomiast no, musisz też to kontrolować. To też jest jakby twoja część pracy, żeby sprawdzić, czy ten zawodnik tak, a nie inaczej wygląda. Dlaczego zmienia tak często kluby, tak? Jak zbierasz wywiad? Starasz się z danego rynku też dowiedzieć, jak on funkcjonował w danym klubie, w danej lidze, co się z nim działo. Czasem jest lepiej nie sprowadzić zawodnika, niż sprowadzić nieodpowiedniego. To jest, bo później jest sytuacja taka, jaka miała miejsce w ostatnim meczu, gdzie Legii, tak? Gdzie Josue, ale wszyscy wiedzieli jakby tutaj, jaki jest Josue, tak? Więc dał próbkę swoich umiejętności na początek i cała drużyna pracuje, tak? Jest zmotywowana, kibice pomagają, cały stadion chce też, żeby ta Legia się podniosła. Wszyscy zawodnicy też, widać było, jak oni ciężko pracowali. Niższa jakość niż Napoli, natomiast organizacja gry dobrze wyglądała, mimo tego, że wiadomo, Napoli wiedziało dokładnie, gdzie grać, grało między stopera i Mladenowicza, wiedzieli, że tam jest słaby punkt, tak wyszli też sam na sam, oni z premedytacją tam grali te piłki, no ale to, co robi Josue, no to tak naprawdę eliminuje go z tego, żeby być częścią zespołu, który, jeśli ma się mierzyć z mocniejszymi, z lepszymi jakościowo zespołami, no to musi wygrać organizacją i też konsekwencją. A tutaj no, widać, że w niektórych momentach gdzieś nie funkcjonuje tak jak powinien, no i później opada powietrze i coś, na czym można było zbudować znowu jakby odbicie tego zespołu, no nie udało się, nie powiodło. No chłopaki też to czują w szatni później.